uciekała od tego, że warsztat, chociaż bardziej prymitywny od francuskich czy lotaryńskich, miał jakieś pojęcie i mógł widzieć, jak te najlepsze realizacje średniowiecznej królewskiej architektury francuskiej wyglądały. Również jeśli chodzi o figurę, plastykę Madonny, porównywana tą z katedrą, z kaplicą Saint-Aignan, to można powiedzieć tak, że też ta kaplica była związana z dworem królewskim Ludwika VI, bowiem założona oczywiście w XII wieku, ale sama kaplica i założyciel był najpierw kanonikiem, potem arcykanonikiem, biskupem i kanclerzem królewskim, więc ona była dosyć ważnym miejscem, jeśli chodzi o Paryż i o Królestwo Francuskie. Więc te koneksje są jak najbardziej widoczne. Gdybyśmy się bardziej zagłębiali, to jeszcze więcej tych analogii właśnie takich mówiących o naśladownictwie przez zakon krzyżacki tej imperatywności, tego władztwa jest bardzo dużo. Nie tylko właśnie w ikonograficznych programach rzeźbiarskich. I może jeszcze tylko konkluzja, bo na samym końcu Państwu pokazywałam różne te sery z różnych okresów konserwacji tej Madonny. No, zachowało się tego bardzo dużo i tak naprawdę wiemy, jaki skład chemiczny miały te sery z pierwszej restauracji zamku i z tej trzeciej. Wiemy, jak wyglądały z drugiej, chociaż są badania przeprowadzone w końcu przez profesora Schwarza z Grazu, z Politechniki w Grazu, tych szkieł produkowanych przez Salviatiego, bo Salviati sam nie wykonywał tej pracy u nas, tylko jego pomocnik. I to już tylko taka ciekawostka, ten pomocnik Gagliardotti na wzór malborskiej Madonny wykonał w Erfurcie, w katedrze, też widok takiej Madonny, ale tylko w formacie właśnie płaskim, jako obraz, a nie przedstawienie rzeźbiarskie. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś... Ja jeszcze chciałem króciuteńko tutaj nawiązać do kilku rzeczy, nawet Basia tutaj mówiła o tej tendencji tego pokazywania zamku jako siedziby władcy. Ona się przewija tutaj właściwie w Marburgu od samego początku, od momentu budowy, bo złota brama, bo empora w kościele, bo nawiązywanie dekoracji na elewacji północnej do zamku rezydencjonalnego władcy lokalnego, czyli do zamku Elblągu. Bo pierwszy dom wielkich mistrzów nawiązuje do de facto, tak jak myśmy przebadali to w końcu lat 90. nawiązuje do architektury palacjów cesarskich z lat 40. 50. XIII wieku, tych, które były realizowane na terenie Rzeszy, czyli tych nawiązań architektonicznych, ikonograficznych do rezydencji władcy jest bardzo dużo. Również właśnie Madonna się wpisuje w ten to, co pan Juliusz mówił w Raszkowskiej właśnie o tych nawiązaniach, to tworzy zwarty ciąg zdarzeń w realizacji, w budowie zamku i później także w jego wyposażaniu i ozdabianiu. Ja tak drobiazg, bo dyskusja się koncentruje wokół bardzo ciekawego właśnie postawienia problematyki tej Madonny przez panią Barbarę. Żeby, że tak powiem, skompletować wszystkie elementy, które by przesądzały o takiej, a nie innej interpretacji, o takiej czy innej interpretacji tej Madonny w kategoriach właśnie władztwa i tak dalej, trzeba by się rozprawić z jednym wątkiem, który dotąd był przez niektórych poruszany, ale tak do końca nie był wyczerpująco, że tak powiem, ani zanegowany, ani potwierdzony. Mianowicie, że podobna Madonna funkcjonowała w Hamburgu. A tak. A ja to specjalnie. No więc właśnie, bo to jest problem dosyć istotny, dlatego że cała ta konstrukcja, którą pani tutaj
prezentowała, bardzo przekonująca, miałaby pewne, mogłaby być pewne wątpliwości, gdyby się okazało, że w Hamburgu, w szczycie zachodnim katedry, taka Madonna funkcjonowała. Jako że Fromburg nie był w żaden sposób z zakonem krzyżackim powiązany, bo przecież wśród diecezji właśnie pruskich jedynie Fromburg nie był właśnie inkorporowany do zakonu krzyżackiego. Odpowiem, dlaczego to pomnę. Oczywiście w historii tej Madonny jest taki element i nawet właśnie pierwszy konserwator Prus Kwast zrobił rysunek rekonstrukcyjny tej fasady zachodniej z figurą Madonny, ale wnęka w fasadzie zachodniej katedry framborskiej jest bardzo płytka i on w zasadzie, to była tylko jego hipoteza, bo nie znalazł fragmentów figury, tylko haki. Co świadczy, że mogło coś być, ale wcale nie jest powiedziane, że Madonna. On tylko per analogiam to nam zasugerował. Jeśli chodzi o naszą Madonnę, to właśnie specjalnie zwróciłam Państwu uwagę na te głębokie, spadziste parapety i podest, na którym stał cokół i dopiero ta figura. To nie była niezwykle duża masa. Ja akurat nie miałam okazji zaprezentować Państwu badań Macieja Kilarskiego, który dokładnie wyrysował, jak to wszystko wyglądało. I czy to była pełnoplastyczna rzeźba, czy nie była pełnoplastyczna rzeźba, czy były jednak pewne elementy odstąpienia od muru tej blendy i tylko w pewnych miejscach, gdzie ta figura dochodziła no, z racji fizjonomii do muru, była kotwiona. Bo też nie pokazywałam Państwu, jak wyglądało to w Rem. W Rem co prawda były figury z piaskowca, ale też częściowo tylko one przylegały. One nie były tak budowane jak kolumna, mimo że przy kolumnie stały. One miały miejsca wolne od tego, nie były jednolitym elementem z tą kolumną. Tak samo mogło być, że nasza Madonna nie była jednolitym elementem, tylko w niektórych miejscach, tam gdzie występowały te wielkie kotwy, mogło być właśnie to złącze. I chciałam jeszcze zauważyć, że cała korona, nie pokazywałam tego, ona się zachowała, my mamy zdjęcia piękne, cała korona została w latach 60. 1869 przez Galeardiego zrobiona na nowo i tam nie ma gipsu jastrykowego, tam jest cegła. Co prawda no, mniejszych gabarytów, taka podobna do Holenderki, ale tego jeszcze nie zbadaliśmy. To jest jeszcze przed nami. Tak samo jak badanie mozaiki. To jest jeszcze wszystko przed nami. Dopiero ją dokumentujemy i dopiero będziemy, myślę, w tym programie mieli więcej możliwości, żeby dojść do tego, jak zbliżyć się do tego, bo nigdy się nie dowiemy, jak było naprawdę, ale zbliżyć się do tego, jak mogło to rzeczywiście wyglądać. Przepraszam, że ciągle tutaj jeszcze zawracam do pewnej Basi, ale mi się wydaje, że warto by już ostateczną uśmiercić, że tak powiem, tą tezę Kwasta i przeprowadzić badania architektoniczne w katedrze we Fromburgu, czy ta wnęka przypadkiem nie została zamurowana. Bo jak się z dołu patrzy, to no, pewne ślady mogą świadczyć o tym, że ona została głębsza, została zamurowana. No ale on badania architektoniczne związanych właśnie z wątkami właśnie nie przeprowadził. Także to tylko pewna, że tak powiem, pewien postulat, żeby już ostatecznie ten przekreślić właśnie tę całą historię, to warto jako dowód przytoczyć, że ta wnęka rzeczywiście była płaska. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Proszę Państwa, chciałam zapytać,
zapytać o dwie sprawy właściwie, które zdominowały dzisiejszą dyskusję. Ja mam tak z Muzeum Zamkowym w Malborku. Mianowicie o tutaj dotyczącą wiedzę. Chciałam zapytać przede wszystkim, na ile dzisiejszy stan wiedzy i badań historycznych, architektonicznych, konserwatorskich pozwoli nam w dzisiejszym projekcie, który właściwie jesteśmy przede mną realizacji tego projektu, odbudowy kościoła, po pierwsze zrealizować odbudowę sklepienia, bo myślę, że to jest chyba jeden z najważniejszych aspektów odbudowy w ogóle kościoła, i z drugiej strony właśnie na ile wiedza dotycząca figury Madonny, czy rzeźby pornoklastycznej Madonny pomoże nam dzisiaj współcześnie zrealizować jej rekonstrukcję. Powiem tak, że jeszcze 20 lat temu może by było to trudne, ale w dzisiejszych czasach, kiedy technika już poszła tak daleko do przodu, możemy się pokusić o rekonstrukcję, chociaż nigdy to nie będzie tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Badania przed nami, zobaczymy. Jeszcze na dwa słowa poproszę pana dyrektora Pogleitnera, aby podsumował sesję. Dziękuję. Proszę państwa, ta dyskusja też tak troszeczkę ją może świadomie nie przedłużamy, ale to spotkanie ma charakter bardzo roboczy. Jest elementem, rozpoczynamy w zasadzie tą dyskusją ciąg kilku dyskusji, które w ramach tego projektu zrobimy, ale nawet ten wątek ostatnio teraz tutaj, który nam się w jakiś sposób był pokierowany, czyli figura Najświętszej Marii Panny na naszym kościele, to tu tydzień temu mieliśmy spotkanie z Fundacją Mater Dei i określiliśmy, że odbędzie się 13 marca. I już teraz oficjalnie mogę państwa zaprosić na konferencję, która będzie poświęcona tylko i wyłącznie figurze Matki Bożej. Wracając do tej analogii z Fromborkiem, no Fromborg w piątek uroczyście będzie świętował 20-lecie, tak samo jak i nasz obiekt wpisania na listę pomników historii, tak, czyli tę naszą krajową listę, więc i oni oddają nowy element, który zrekonstruowali poza katedrą. Tam się pojawił nowy zarządca, ksiądz Wojtkowski, doktor, więc przekażę, to obiecuję w piątek te informacje, żeby się pochylili. Tak, on też jest konserwatorem diecezjalnym i udaje im się skutecznie pozyskiwać środki. Współpracują z najwybitniejszymi konserwatorami na świecie, czyli z ośrodkiem toruńskim, czyli tutaj nie ma wątpliwości, że dobrze pracują. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Widzę, że też na sali są wśród nas te firmy, które wygrały swoje pewne realizacje w przetargowym konkursie, więc też się cieszę, że oni korzystają z tej wiedzy. Ale to, co jest najważniejsze, do wszystkich autorów tu informacja. To nasze spotkanie generalnie już się odbywa w zespole autorów, którzy będą te materiały, które dzisiaj to prezentowaliśmy, będą publikowane. Czyli za przeszło rok, za półtora roku ukażą się publikacje i oczekiwanie nasze jest następujące, że w tych publikacjach pewne tematy nam się uda w jakiś sposób zamknąć. Albo na kolejne lata w jakiś sposób wytyczyć nowy kierunek myślenia. I bardzo dziękuję za te wszystkim referentom, bo każdy z referentów prowadził, no prawie każdy, no i ja nie muszę do tego się zaliczać, ale ci nasi goście zdecydowanie bardzo ciekawe aspekty, które będą pokazywały z jednej strony bogactwo kontekstów, jeżeli chcemy analizować te nasze obiekty, a z drugiej strony pokażą no, niesamowite bogactwo tego zabytku. Czyli zespół Najświętszej Marii Panny tak naprawdę to jest bardzo dużo obiektów z bardzo długą historią i to, co jeszcze tu bardzo fajnie, że pan profesor
tak życzliwie patrzy na ten projekt, który pan pod kierunkiem pana Mirosława Janukowskiego do tego projektu norweskiego aplikowaliśmy, ponieważ on też pokazuje tę ciągłość konserwatorską, to ciągłe kolejne pokolenia się zastanawiają i pragną nie odrzucić tej przeszłości. A wracając jeszcze do tego trudnego pytania pana Karola, ja też znam niestety te fatalne przewidywania dotyczące zabytków. Tam jest historia taka. Wszystkie zabytki do 1905 roku są upaństwowione. Czyli Francuzi wybrali takiego prezydenta, jakoby najgorszy w dziejach. No ale to za tym prezydentury ta gigantyczna jeszcze współczesna ideologia, która próbuje się odcinać od korzeni przeszłości naszego kontynentu, to są skutki. Dlatego się należy nam cieszyć, że no, póki co w Polsce jeszcze udało nam się to zrobić i w jaki sposób uchronić ten zabytek. Wszystkim Państwu gratuluję cierpliwości. Grzecznie siedzieliście, bez żadnych tutaj większych buntów. Przepraszam za to, że tutaj nie wkraczałem, ale mogłem pozwolić sobie na taką ingerencję tylko wobec osoby najbardziej kompetentnej z naszego środowiska muzealnego, ponieważ mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych miesięcy będzie mi to darowane, pani Barbara. A tak zapraszam Państwa na kolejną konferencję, która troszeczkę z projektem norweskim jest związana, czyli 13 marca przyszłego roku, a w przyszłym roku mamy kolejne konferencje, gdzie też w podobnym składzie będziemy się spotykali i analizowali ten projekt norweski. Wszystkiego dobrego.